Cześć kochani, mija właśnie rok, od kiedy przestałam pić alkohol. Dosłownie zero. Przez ostatnie 365 dni. Dlaczego zdecydowałam się na tak radykalny krok? Jak się teraz czuję? Jakie są tego plusy i minusy? O tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zresztą to nie będzie taki naukowy wywód, dlaczego alkohol jest zły, tylko bardziej takie osobiste doświadczenia i może Wam też się to przyda w zmianach w Waszym życiu. Zaczynamy. Naprawdę jest to zastanawiające, że alkohol tak głęboko zakorzenił się w naszym społeczeństwie, że uczestniczy w każdej uroczystości, czy są to urodziny, chrzciny, pogrzeb, awans, czy nawet smutki, żeby je zalać, prawda, i się lepiej poczuć. A tak naprawdę alkohol jest depresantem, czyli na początku oczywiście lepiej się poczujemy, jesteśmy bardziej rozluźnieni, gadatliwi, ale później jak on schodzi, to ten niepokój wraca, jest jeszcze wyższy, wzrasta kortyzol. Ale no przez to, że on jest tak dostępny i każdy jakby namawia albo nie namawia, no przyznam, że lubiłam wyjść i wypić, tak, nie będę kłamać, to jakby się nad tym nie zastanawiałam, że jak można tego nie robić. I na pewno wielu z Was też ma takie, ojej, no rzeczywiście, jak by to wyglądało, jakby się przestało pić. Jak wychodzić ze znajomymi? Jak w ogóle można się poczuć w takiej nowej sytuacji? Więc słuchajcie, po 30 jakby znoszenie i tolerancja alkoholu naprawdę spada, że nawet po małej ilości ja na drugi dzień źle się czułam. I to był ból głowy, jakieś takie zmęczenie. Może byłam, jak byłam młodsza, to jakoś lepiej to wszystko znosiłam. I właśnie kwestie zdrowotne są dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o powód, ponieważ alkohol przyczynia się do 7 rodzajów raka, do różnych chorób przewlekłych. To jest dosłownie trucizna, którą wlewamy w siebie. Jeżeli w najbliższym otoczeniu, w Waszej rodzinie lub ktoś bliski odchodzi, człowiek zaczyna się zastanawiać, co zrobić, żeby jednak nie doprowadzić do takiej sytuacji. No i alkohol na pewno jest czymś, co może się przyczynić do pogorszenia objawów, choroby, zachorowalności. Więc stwierdziłam, że ja chcę być czysta. Zobaczymy, jak to na mnie będzie działać. Poza tym, po każdym wypiciu teraz alkoholu i co właśnie było rok temu, byłam wtedy w Bangkoku, słuchajcie. Jest film z tego wyjazdu. Zamówiłam drinka w pięknym skybarze. Bo wiecie, taki klimat i co, fajnie się tam napić. Ale tak mnie rozbolał żołądek, że musiałam później zamówić herbatę miętową. Patrzyliście na mnie dziwnie w tym barze, ale tak. I to był taki moment, kiedy powiedziałam sobie, nigdy więcej nie chcę się tak czuć, bo coś może mi się stać. I wiecie, może wy nie macie takich problemów, może to się zacznie dopiero za jakiś czas, ale trzeba sobie jednak to przetłumaczyć. Do tego doszedł zaostrzony trądzik różowaty na mojej twarzy, więc wiedziałam, że picie alkoholu nie będzie mi pomagać w jego zwalczeniu. Jak ktoś ma niezdrową dietę, to mu powiemy, że niezdrowo je, ale jak ktoś pije co tydzień, tak jak było w moim przypadku, że jak mieszkałam w Polsce, piąteczek, piątunio, prawda, po pracy, czy to z kimś tam, z kolegami, czy wiecie, z przyjaciółmi, zawsze się wychodziło. To było takie odreagowanie od rzeczywistości, od ciężkiego tygodnia w pracy, od swojego życia tak naprawdę. Więc w piątek się wychodziło, czy w sobotę. W niedzielę się leczyło tego kaca. I tak robił każdy. Naprawdę, może to było moje tylko towarzystwo, ale no myślę, że większość osób tak ma. Ja dosłownie nie znałam życia poza takim schematem. Introwertycy, w tym ja, piją alkohol, żeby mieć więcej odwagi. Przyznam, że to jest prawda, co stosowałam od lat najmłodszych. Ja zawsze byłam taka trochę dziwna, wyobcowana i jak zaczęłam pić, to myślałam, że uda mi się wejść w jakąś grupę, tak, że wszyscy są fajni, tak, spędzają czas. Ale nie do końca to był dobry pomysł. Absolutnie nie. Teraz dopiero po latach widzę jakby z boku, jaki to miało na mnie wpływ oczywiście. I teraz mogę stwierdzić, że
zaakceptowałam siebie, jaka jestem i że jestem introwertykiem, że nie potrzebuję wielu ludzi wokół siebie, tylko kilku tam bliskich. Ale jak człowiek gdzieś tam jest młodszy i szuka siebie, swojej tożsamości, przynależności, to jest to też czynników, które, że tak powiem, wydaje się, że pomaga. A właśnie, dodawanie odwagi. Wiele moich filmów na YouTube jest kręconych pod wpływem alkoholu, tych początkowych. Nawet pierwszy live był pod wpływem alkoholu, ponieważ ja się tak stresowałam, że musiałam się wcześniej napić. Co teraz dla mnie jest no po prostu nie do pomyślenia. Bo w tym momencie bardziej stresuje mnie to, że słowa by mi się myliły. A wtedy nie, ja miałam coś takiego w głowie, że ja się bałam kamery, słuchajcie. Bałam się, nie wiem, was? Może nie, bałam się mówić sama do siebie, co teraz nie sprawia mi jakby większego problemu, jak widzicie. No ale taka jest prawda. Niektórych filmów już nie ma na tym kanale, bo się nie nadawały. Są na grupie dla patronów, czy gdzieś tam ukryte. Początki były naprawdę ciężkie, bo zadawałam sobie pytanie, a może tylko jeden, albo chciałam dać sobie takie przyzwolenie. Ale im dłużej nie piłam, tym bardziej nie chciałam tracić tego długiego czasu bez, rozumiecie? Żeby nagle tego nie stracić. I teraz nie wiem, czy tak zostanie już do końca, czy to przez parę lat, czy się złamie, że tak powiem, albo będę chciała czegoś spróbować, ponieważ był to też jeden z elementów, jak gdzieś jechałam do nowego kraju, miejsca, to walory smakowe trunków jakoś tak mnie interesowały, że tak powiem, takie lokalne. Teraz jak to może wyglądać? Może spróbuję, tak, na język i tyle, ale nie będę chyba, raczej na pewno, ich piła w całości. Jak wyglądają teraz moje spotkania towarzyskie? Po pierwsze, nigdy już się nie umawiam na randki, na drinka. To już wiem, dla mnie to jest taka trochę czerwona flaga, że lepiej się umówić w dzień na kawę, na lunch, obiad, ale nie od razu pić. Nie ma takiej opcji. Co do wyjść ze znajomymi, no to nawet już dłużej od picia alkoholu. Ja przestałam imprezować mniej więcej od 2 lat. Czy trudniej jest zawierać znajomości? Wiecie co? Znajomości tak naprawdę się zweryfikowały, które były tylko na to, żeby wyjść i się napić. No dla mnie teraz się liczy to, żeby wyjść i porozmawiać. To nie musi być przy kieliszku. Lubię robić rzeczy w dzień, a w nocy lubię spać. W Warszawie miałam nawet taki okres, że z koleżanką wiedziałam, gdzie jest w każdej knajpie happy hour. I gdzieś się umawiałyśmy raz w tygodniu, czy nawet 2. Wiecie, żeby za dużo na to nie wydawać, ale nawet miałam, pamiętam, specjalny budżet na alkohol, słuchajcie. Wpisywałam sobie, a teraz nawet jak gdzieś wyjdę, jestem zaproszona, czy na jakąś, powiedzmy, domówkę, czy nawet na miasto, że tak powiem, na wyspę, no to dla mnie godzina 10, 11, ja się zawijam do domu, bo później to trochę traci sens przebywanie z osobami, które są pijane, które bełkoczą. Jakby w swoim towarzystwie one się dogadują, ale mi ciężko już wejść na taki poziom. Więc dla mnie to jest taki sygnał, dobra, fajnie było, ale już trzeba się zawijać do domu. Zresztą nie lubię późno chodzić spać w tym momencie. Mam dosyć taki uregulowany zegar. A teraz tak porównując cenę alkoholu w Tajlandii, to jeden drink kosztuje tyle, co tajski masaż. Więc sami zdecydujcie, w sensie ja zdecydowałam, co jest dla mnie lepsze. Prawdziwy relaks, gdzie ciało się zregeneruje, zrelaksuje, niż takie sztuczne i później jeszcze jest mi gorzej. Niektórzy z was piszą mi miłe komentarze, że z roku na rok lepiej wyglądam, że schudłam, że coraz młodniejsza i piękniejsza. I dziękuję, jest mi bardzo miło. I może jest to również wpływ tego, że nie piję tego alkoholu. Że postanowiłam wydawać więcej, a znaczy się stawiać na zdrową dietę, którą miałam zawsze, ale nie łączyć jej z niezdrowymi nawykami. No i wiecie, jak się pije ten alkohol, no to cera jest skóra, odwodniona, szara. No wpływa to ogromnie
na samopoczucie, na zdrowie. Do tego przy takich zakrapianych imprezach mówi się, że trzeba zjeść dużo tłustego jedzenia, żeby zniwelować te skutki alkoholu. No ale po co je niwelować, jak można po prostu nie pić? No to jest dla mnie w tym momencie nielogiczne. No ale to też wpływa na naszą dietę, tak? Że łączymy i ten alkohol, i tyle tego jedzenia, i to jest zazwyczaj gdzieś tam późno w nocy. Ja naprawdę jestem w szoku, jak wszystko się wokół tego kręci w naszym społeczeństwie. I ja postanowiłam być taka ekstremalna. Wiecie, tak samo jak z weganizmem. Tak, dokładnie. Jestem weganką, która nie pije alkoholu. Extreme. Jest mi z tym dobrze. Kiedyś bym się martwiła, że nie pasuję do grup, jak już wam powiedziałam. A teraz mogę powiedzieć, że tak. Jestem inna i jestem z tego dumna. Ale teraz oprócz pytań, dlaczego nie jem mięsa i problemu, że nie mam czego jeść na imprezie, to również nie piję alkoholu. Jest pytanie, dlaczego nie pijesz? A moje pytanie jest takie, dlaczego ja się muszę z tego tłumaczyć ciągle, ze wszystkiego, ze swoich wyborów. Nie wiem, nie lubisz cebuli, to jest okej, ale jak już nie pijesz alkoholu, to jest dramat. No i ludzie myślą, że ja miałam z tym jakiś problem. I wiecie co, ja nie do końca wiem, czy miałam problem. Bo jest przyzwolenie na picie raz w tygodniu, albo może nawet dwa. Jak ktoś nie pije codziennie, nie zalewa się, nie jest pijany, nie jest agresywny, nie ma problemów z pracą, ze znajomymi, z rodziną, to wszystko jest okej, tak? No nie do końca, bo to może być małymi kroczkami właśnie coś większego. Podsumowując, jakie widzę plusy zupełnego odstawienia tego trunku? Oczywiście, nie mam nigdy kaca, nie mam skoków nastroju, nie mam takich dołków depresji. Jestem naprawdę stabilna emocjonalnie. Jestem zdrowsza psychicznie, fizycznie różnie, ale to nie zależy od alkoholu, ale na pewno przyczynia się to na plus, że nie piję. Znajomości się zweryfikowały, niektóre się skończyły, takie typowo imprezowe. Nie żałuję żadnych rzeczy zrobionych pod wpływem alkoholu. Zdarzało mi się zepsuć telefon, zdarzało mi się kłócić z ludźmi. Byłam agresywna albo wysyłam jakieś wiadomości, których nie powinnam wysłać. Oraz miałam problemy ze zazdrością. To chyba dosyć duże. I to wszystko jakoś tak wychodziło po tym alkoholu, wiecie? Ale ze względu na to, że jest na to takie przyzwolenie, to ja mówiłam, no przepraszam, ale to było pod wpływem. No ale to ma wpływ na to, jak później ci ludzie oceniają, postrzegają. Nie, koniec z tym. Czuję się naprawdę teraz super, no dużo lepiej. Więc polecam wam również znaleźć sobie taki złoty środek i życie, od którego nie trzeba uciekać, bo moim zdaniem to była tygodniowa, cotygodniowa ucieczka od rzeczywistości. Skoro nasze życie nam się nie podoba, to szukamy takich odskoczni. Tak mi się wydaje, tak robiłam ja i was zostawiam z taką refleksją, czy warto, czy nie warto. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale ja wolę robić wszystko, wiecie, ekstremalnie, tak albo nie. Dzięki, że byliście ze mną, słuchajcie, tak się chciałam z tym podzielić, takimi wewnętrznymi spostrzeżeniami. Dajcie znać, czy wam się taki temat też podobał. Buziaki, cześć!